Cześć, z tej strony Mikołaj, a bohaterem dzisiejszego testu jest Rondo Rad CF2, czyli allroad na kołach 650B z oponami o szerokości 47 mm. No i można powiedzieć, że typowo dla Rondo firma poszła pod prąd rynkowym trendom, rynkowym jakby no z takim paradygmatom, dlatego że klasyczny allroad ma większe koła, 28 cali, no i opony 35 do 38 mm. A tutaj mamy właśnie takie baloniaste wielkie opony, które właściwie przywodzą na myśl opony zerów MTB sprzed 15 lat. Mniejszy rozmiar koła, do tego bardzo oryginalny wygląd ramy, takie ciekawe spłaszczenie tutaj na główce, interesujący widelec, w ogóle linia ramy, która jest ciężka do podrobienia i ciężka do porównania z jakimkolwiek innym rowerem na rynku. I jak ten, można powiedzieć, nietypowy albo i dziwny rower jeździ, o tym wszystkim opowiem Wam w trakcie jazdy. Zapraszam. Zaczynamy od pozycji na rowerze, a ta jest naprawdę sportowa, wyciągnięta, mocno pochylona. Ja Wam powiem szczerze, że to jest rozmiar L, za mały na mnie, ja powinienem mieć XL-kę, a mimo to nie czuję się, jakby ta pozycja była jakoś specjalnie mocno za krótka. Generalnie na tym rowerze dobrze poczują się osoby, które lubią sportowe rowery i sportowe pozycje, bo tutaj będziemy pochyleni i wyciągnięci. To jest pierwsza kwestia. Jeżeli chodzi o samo prowadzenie roweru, no to jest naprawdę wdzięczne i takie posłuszne ciało. Powiem szczerze, że mamy takie poczucie siedzenia w rowerze, jak to mówią Anglicy i Amerykanie. To jest bardzo fajne, bo rower jest posłuszny ruchom ciała. Fajnie się wchodzi w zakręty, fajnie się omija jakieś duże przeszkody, fajnie się zmienia kolejny. To wszystko jest takie stabilne i łatwo wyczuwalne. I na pewno to jest taki styl prowadzenia, jak się właśnie podoba osobom zaawansowanym, które jakby kumają, o co chodzi w jeździe na rowerze. Taki jedyny minus po kłosie stabilności to jest to, że często się zahacza korbami o jakieś, nie wiem, czy korzenie nawet na podjazdach, czy jakieś kolejny większe, głębsze. Dlatego, że tutaj support jest bardzo nisko po to, żeby rower był stabilny. No i ewidentnie czuć, że w trakcie jazdy po prostu zdarzało się dość często walić korbą o coś, po prostu. A jeżeli chodzi o to, jak ten rower jeździ po różnego typu nawierzchniach, no to jak sama nazwa wskazuje, to jest allroad, czyli on ma sobie radzić na różnego typu nawierzchniach, a właściwie na wszystkiego typu nawierzchniach. A i tak naprawdę, jeżeli chodzi o szosę, jakieś ścieżki rowerowe, czy na przykład jazdę po szutrach, gładkich leśnych duktach, no wszędzie tam rower jest ok, jest szybki, nie ma kłopotu, żeby jechać jakieś 30 na godzinę, chociaż prawda jest taka, że klasyczny allroad z większym kołem i węższą oponą, czy gravel, który jest szybki i ma szybkie ogumienie założone, będzie nieco szybszy niż ten Rondo Rad w takim właśnie fabrycznym zestawieniu. Natomiast jakby wszystko, co jest fajne w tym rowerze, zaczyna się wtedy, kiedy jedziemy szybko, ale po mocno nierównych trasach, dlatego że tak naprawdę dla mnie po kilku jazdach tym modelem fajne jest to, że on nie jest właśnie wyraźnie wolniejszy na asfalcie i na takim lekkim, gładkim szutrze niż klasyczny gravel, a można nim bez obaw ładować pełnym piecem, ale takim naprawdę pełnym, bez uważania, po czym się jedzie. Po drogach są jakieś cegły, jakieś wielkie dziury, polne drogi, takie trawiaste, wiecie, gdzie po prostu tylko traktor przejeżdża. Albo nawet teraz, jestem sobie w takim miejscu, to jest taki singielek, słuchajcie, skręcam w niego, a normalnie tu nie jeżdżę, bo tu jest mnóstwo cegieł i dobijam na przełajówce czy na gravelu, dobijam łapy kawcie. A tym rowerem mogę sobie jechać i zobaczcie, że lecę sobie na slickach po dość terenowej trasie i się w ogóle nie zastanawiam, nie boję się o jakiś defekt, bo po prostu mam tutaj zapas szerokiej opony, która łyknie i wybierze wszystkie te większe nierówności. I generalnie to jest allroad, ale z dużymi możliwościami zjechania poza jakieś takie właśnie ubite trasy. Ja specjalnie Wam pokazuję to teraz na rowerze. Jadę właśnie na taki pump track, kiedy sobie przejadę w stronę takiego podjazdu, który jest bardziej techniczny. Bo jakby cały Rondo Rad polega na tym, że jest allroadem, który jest skuteczny wszędzie, a dodatkowo
Można się właśnie tak fajnie pobawić, tu sobie wyskoczyć, tam się pośliznąć, przejechać jakiś cięższy podjazd, przejechać jakiś cięższy zjazd. I to jest właśnie największa zaleta tego roweru, że po prostu on pozwala na więcej. Chociaż oczywiście ma też to swoje ograniczenia w postaci nieco wolniejszego roweru na szosie czy na idealnie gładkim sutrze. No ale zobaczcie, to jest rower z rodziny kurde szosowych, a ja podjeżdżam pod górkę taką stricte MTB. No i to jest właśnie fajne. Tym rowerem można pojechać wszędzie. Nie wiem, jak zabłądzimy, to okej, przejedziemy. No i zajechałem na taką górkę, która jest raczej przeznaczona dla rowerów MTB. Tutaj gravelami, przełajami się ciężko jeździ. Ale zrobiłem to specjalnie, bo chciałem wam pokazać, że ten rower naprawdę jak na allroada może przejechać bardzo ciężki teren. I to nie tylko chodzi o ciężki teren w takim znaczeniu, że wyboisty teren, że jakieś polne drogi nierówne z wielkimi dziurami, kamieniami, ale też śmiało można nim wjechać na jakieś trasy zarezerwowane bardziej dla rowerów górskich, ponieważ ta szeroka opona no, pozwala i potrafi naprawdę dużo. Natomiast pamiętajcie o jednym, że wszystko jest fajnie, dopóki jest sucho. Dlatego, że pierwszy lepszy deszcz sprawi, że ten rower stanie się totalnie upośledzony w ciężkim terenie i te wszystkie jego plusy, o których mówiłem przed chwilą w trakcie jazdy, właściwie znikną. Dlatego, że tego typu opona świetnie łączy szybkość z dobrą przyczepnością, dlatego, że jest slickiem na środku, ale ona się sprawdza tylko wtedy, kiedy jest sucho, więc to trzeba mieć w ogóle z tyłu głowy, że cały ten temat szybkich graveli, allroadów, takich rowerów jak rad, czyli bardzo oryginalnych i specyficznych, potrafi się skończyć w mgnieniu oka, kiedy spadnie deszcz, a tak naprawdę nawet poranna rosa już mocno upośledza prowadzenie takiego roweru. Teraz trzy słowa na temat takich ogólnych aspektów konstrukcyjnych dotyczących tego roweru. Nie będę się zagłębiał w każdy szczegół. Jeżeli was to interesuje w najmniejszych detalach, to zapraszam was do mojego artykułu na portalu Bikeurs, do którego link znajduje się w opisie filmu. Natomiast tak generalnie na pewno takim najciekawszym punktem rata jest jego karbonowa rama, która, jak mówiłem już na wstępie, ma bardzo oryginalny i niepowtarzalny wygląd i właściwie takiej ramy myślę, że drugiej, ani nawet podobnej na rynku nie znajdziecie. Z ważnych kwestii jest to oczywiście szkielet karbonowy, który ma modne obecnie wewnętrzne prowadzenie linek oraz przewodów hamulcowych. No i przyznam się szczerze, że no jest ono rozwiązane tak jak w większości nowoczesnych rowerów, czyli przewody wchodzą już tutaj w mostku przy kierownicy do mostka, łamią się tutaj do rury sterowej, no i w tym miejscu zwróćcie uwagę, że jest ogromne zagięcie tych pancerzy, więc na pewno serwisowo jest to skomplikowane i osoba, która ten rower składa, bądź będzie składała, bądź serwisuje, no musi poświęcić jemu trochę więcej pracy. Natomiast mimo tak dużego zagięcia mechaniczne przerzutki Shimano pracują tutaj naprawdę dobrze i tutaj nie ma się co do czego przyczepić. Natomiast skoro już jesteśmy przy okolicy mostka, to zwróćcie uwagę, że w racie jest taki specyficzny, charakterystyczny mostek dedykowany do tego roweru, który ma bardzo fajną taką opływową linię i generalnie tak jak cały ten rower dodaje mu takiej integracji i fajnego wyglądu. Ale akurat z tym komponentem mieliśmy mały problem, dlatego że nawet pomimo bardzo mocnego dokręcenia zdarzało nam się, kiedy jechaliśmy po jakichś dużych wertepach, że kierownica nam opadała, po prostu na mocowaniu się przekręcała. Pomogło posmarowanie taką pastą do karbonu, która wzmaga tarcie i dokręcenie śrub absolutnie na chama, na maksa, więc na zrobienie tego trochę nieprzepisowo, dlatego że zwróćcie uwagę, tutaj jest kierownica aluminiowa. Gdyby ta kierownica była karbonowa, ja myślę, że ona by się już zmiażdżyła, bo ja naprawdę te śruby dokręciłem. No tyle, ile się dało, bo inaczej co jakiś cięższy zjazd w terenie kierownica mi opadała. Trzeba o tym powiedzieć, no bo jest to minus. Być może jest to kwestia tego konkretnego egzemplarza. Pamiętajcie, że my jako dziennikarze często mamy rowery sample, czyli takie próbki, które są jeszcze nieprodukcyjne, więc może być tak, że fabrycznie w takim rondo, który kupicie w sklepie, tego kłopotu nie będzie, ale u mnie tak było i o tym wam wspominam. Fajne jest to, że w rowerze można założyć dwa rozmiary kół. To generalnie jest standard w gravelach i rowerach allroad wielu producentów. Tutaj Rondo podaje, że maksymalna szerokość opony przy małym kole, czyli takim jak jest tutaj, to jest 47 mm, czyli właśnie tyle, ile jest. A w przypadku kół 700C, 28 cali, maksymalna szerokość opony to jest 38 mm. No i ja sobie myślę, że oczywiście producent dał te mniejsze koła i te szerokie opony, żeby jakby czymś ten rower odróżnić od konkurencji, ale rad CF2 mógł być fajnym sprzętem
Właśnie też na klasycznych dużych kołach z nieco węższą oponą. Nie wiem, nie jeździłem na takim zestawieniu, natomiast taka opcja oczywiście tutaj jest. Z fajnych konstrukcyjnych rozwiązań mamy też widelec Twin Tip, czyli możliwość regulacji geometrii. Jest ustawienie low i high. W tym momencie rower jest ustawiony fabrycznie, czyli w ustawieniu low. I ustawienie low sprawia, że geometria jest bardziej podporządkowana stabilności w terenie. Kąt główki jest nieco bardziej łagodny, nieco bardziej płaski. Natomiast ten rower na tyle agresywnie się prowadzi już w tym ustawieniu low, że ja nie czułem potrzeby, aby dawać sobie tutaj high. I prawda jest taka, że to ustawienie high prawdopodobnie byłoby lepsze do tego, gdyby było koło 28 cali z węższą oponą, bo zwróćcie uwagę, że mocno się zmieni trail tego roweru, tej ramy, a przy kole, które będzie duże, ale miało węższą oponę, jakby ta siła potrzebna do skręcania jest dużo inna. I tak sobie myślę, jeżdżąc na racie właśnie już od jakiegoś czasu, że do tego koła ustawienie low jest super, a high bym zaryzykował i chętnie użył, gdybym miał większe koło, bo obecnie nie czuję potrzeby na bardziej agresywną geometrię. Na koniec jeszcze kilka słów o wyposażeniu i tutaj trzeba powiedzieć, że Rondo fajnie podeszło do zestawienia całej specyfikacji, bo ten rower właściwie jest kompletny, wszystko w nim dobrze i płynnie działa, jest takie jakby homogeniczne i współgra z całością. Na pewno bardzo fajny jest napęd i hamulce Shimano GRX 2x10. Wszystko płynnie, dobrze działa, nie brakuje mocy hamowania. No i fajne jest też to, że jest dość ciasno stopniowana kaseta, więc wtedy, kiedy jedziemy już rzeczywiście szybko, czyli bawimy się tym rowerem tak na maksa, kiedy lecimy pełnym piecem, nie brakuje ciasnych przeskoków między biegami i to jest istotne. Nie lubię tego, jak w gravelu jest czasami mega duża rozpiętość przełożeń w kasecie, bo to przeszkadza po prostu w szybkiej jeździe. Fajna jest też kierownica, która z jednej strony ma lekką flarę, która poprawia kontrolę roweru w terenie, a z drugiej w rozmiarze L jest wąska na 42 cm i można się aero złożyć na jakimś szybkim, szutrowym czy asfaltowym odcinku. I to wszystko pokazuje, że jakby rower jest przemyślany od początku do końca i to jest w nim fajne. I tak naprawdę, tak jak powiedziałem, tutaj niczego mu nie brakuje, jeżeli chodzi o wyposażenie. No i teraz czas na niełatwe podsumowanie, bo tak naprawdę trzeba sobie powiedzieć, dla kogo jest ten rower i czy w ogóle warto go kupić. I nie jest to wcale łatwa decyzja i łatwa odpowiedź, dlatego że tak, w fabrycznej konfiguracji, czyli z kołami, które są małe i mają szeroką oponę, rower jest bardzo uniwersalny i komfortowy, ale można powiedzieć, że takie zyski i największe jakby, największy fun z jazdy, największą radość z jazdy uzyskujemy tam, gdzie jest już bardzo nierówno. Więc tak, na normalnej szosie szosa jest szybsza. Na normalnej szosie allroad, taki, który ma większe koło i węższą oponę, też jest szybszy. Na lekkim szutrze, na równym szutrze, na równym leśnym dukcie, gravel, allroad, każdy inny też w sumie no, jest szybszy, bo no jednak no ta opona, mimo że naprawdę dobrze leci po płaskim, no to ona nie jest tak skuteczna jak taka no węższa, lżejsza gumeczka, która ma 35 mm. I sprawa nie jest łatwa, bo jeżeli pojedziemy sobie na jakąś taką długą wyprawę, ja tak sobie w ogóle to wyobrażam na tym rowerze, że jedziemy sobie na jakąś długą wyprawę w góry i mamy tam asfalty, mamy szutry, ale nagle wjeżdżamy na jakąś drogę, gdzie po prostu są kamienie wielkości pięści, jakieś fragmenty, gdzie przejechał wczoraj traktor, to wszystko wyschło, są takie wielkie kolejny, no to tam takim rowerem możemy spokojnie sobie komfortowo, wygodnie i bezpiecznie przejechać. Oczywiście dopóki jest sucho, o tym mówiłem wcześniej. Więc to jak widzicie, z jednej strony rower jest bardzo uniwersalny, bo daje nam pełne spektrum możliwości, a z drugiej w wielu miejscach inne konfiguracje albo inne rowery podobne do tego będą bardziej skuteczne. I teraz pytanie jest, czy tak naprawdę Rad CF2 nie byłby fajniejszym rowerem, gdyby jednak miał koło 700C i oponę 38 mm. Tak naprawdę tego nie wiemy, bo takich kół nie mieliśmy do testu. I też fakty są takie, że producenci próbują marketingowo podejść do sprawy tak, żeby się czymś wyróżnić. Rondo jest tym doskonałe, ich rowery są niepowtarzalne i ich specyfikacje są niepowtarzalne. I tak samo jest z tym rowerem. On się właśnie mega wyróżnia przede wszystkim dzięki tym kołom. I być może gdyby już miał te bardziej zwykłe 38 na większym rozmiarze, wtedy nie miałby całej tej swojej magii i oryginalności. I to jest cały problem, że tak naprawdę klient stoi przed wyborem, czy wziąć rower, który jest oryginalny, ciekawy, czy po prostu praktyczny i uniwersalny. Ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć, bo tak jak powiedziałem, Rad CF2 jest fajną zabawką. W wielu miejscach fajnie się prowadzi. Kiedy jest naprawdę nierówno, można nim jechać nie zwalniając i to jest jego największa zaleta. Wszystkie takie drogi polne, niesamowicie nierówne trawy, tam gdzie gravel już po prostu utyka, gdzie chcemy mieć górala, no to Rad pozwala właśnie jechać z prędkością górala, a jednocześnie na asfalcie i na gładkim szutrze jest troszkę szybszy niż góral. Jeżeli taki rower jest Tobie potrzebny, to być może Rad będzie właśnie odpowiedzią na sprzęt dla Ciebie.
Jeżeli interesuje Was więcej na temat moich wrażeń z jazdy Rondo Ratem CF2, zapraszam Was też do mojego artykułu na portalu bikeworld.pl. Link do tego materiału jest w opisie filmu. Zostawcie jeszcze łapkę w górze, no i oczywiście suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału, żeby być na bieżąco z naszymi treściami na kanale na YouTubie. Ja się z Wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.